To się znowu stało. Trafiłem Kyliana Mbappé, tym razem niewymiennego. No jest to naprawdę niesamowite. Jestem oczywiście Mateusz, witam się z wami w FIFA 23. Jest to kolejny odcinek, kiedy trafiam niesamowitą kartę. W FIFA 22 trafiłem Kyliana Mbappé Headliner, wartego jakieś 3,4 miliona, no, który był wymienny. Tutaj trafiłem Kyliana Mbappé, który jest niewymienny, co prawda, no ale zburzyłem już pod niego szybki składzik. Ogólnie to też dzisiaj przyszedłem ze szkoły i myślę sobie, no zbuduję sobie nowy skład, kupię sobie nowych zawodników. No i ogólnie plan był taki, żeby właśnie kupić jakiegoś Correa, w ogóle inny skład. No a potem nagle otwieram sobie jakąś losową paczkę zadania i trafiam Kyliana Mbappé. No naprawdę się mega cieszę. Zagrałem nim jeden meczek, ale dosyć słaby, więc jeśli ogólnie będę newsowo grał, no bo grałem nim pierwszy raz i jest to totalnie inny typ zawodnika. Też będzie mi ciężej grać, bo nie ma lęki, no ale no jednak to aż tak dużo nie znaczy. Damy radę. Tak ci prezentuję mój skład nowo zrobiony. Niektórzy zawodnicy dopiero no jeden mecz u mnie rozegrali, więc to tak wygląda. No i tutaj macie klip właśnie jak trafiłem Kyliana Mbappé. I właśnie trafiłem kartę Mbappé 91. Jest ona warta w tej chwili ile? 1,5 miliona, 1,6 miliona. Jest to niesamowity draft i jestem mega cieszę. Nie wiem co się stało właśnie w tym momencie. Trafiłem Kyliana Mbappé. Nie zdążyłem go nagrać nawet jak go trafiam. Trafiłem go przed chwilą. Ja cię kręcę, co się ci nie wydarzyło? Jest on niestety niewymienny, no niestety nie mam takiego farta, ale w 22 trafiłem go headliner wymiennego. Tutaj mamy niewymiennego Mbappé. To jest paczka z zadań, trafiona z zadań i wydarzenia, nie. Postępy w sezonach, to jest ta paczka. Po 23 poziom, paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. Jestem no mega, nie wiem, szczęśliwy. Później wam dogram jeszcze jak nim gram, no ale to jest po prostu niesamowite, co się właśnie teraz stało. No i tak jak już wspominałem, stało się to właśnie z tej paczki. Za postępy w sezonach. Paczka rzadkich piłkarzy Elektrum, niewymienna 82+, no i udało się go trafić, więc bardzo się cieszę. No jestem tylko w 6 lidze, no ale spokojnie, to jest początek FIFA. No ja też dopiero zaczynam grać i nie gram tak dużo, jednak nie mam tego czasu tyle. Dlatego to po prostu wychodzi trochę rzadziej. No ale my sobie zagramy jedno spotkanie najpewniej właśnie. No tym samym po prostu Kylianem Mbappé, zobaczymy jak to działa, jak nim się gra. Bo na pewno nie będzie łatwo, bo jestem też, no nie jestem jakimś super dobrym graczem. Bo w większości grałem teraz na ataku Rashfordem, a teraz nagle wymieniłem całkowicie atak na Correa i Mbappé. Nie pokazałem wam do końca jak to wygląda w meczu, no ale to przekonacie się tak naprawdę podczas gry. No i teraz wam pokażę jak to naprawdę wygląda w grze. Na defensywnym ustawiam Mbappé, Correa, Bailey, Simon, tak to wygląda. Co będę upgrade'ował teraz? Najpewniej będę upgrade'ował środkową obronę i pomoc, bo tak naprawdę to mi zostało. A tak ogólnie to wygląda nawet nieźle. No i myślę, że ta prawa obrona też będzie upgrade'owana. No a tutaj możecie jeszcze sobie zobaczyć, że z paczki z Hero dostałem oczywiście Croucha, czyli najlepszą możliwą kartę, tak wiadomo. A i to wam wrzucę tak naprawdę po tym spotkaniu, też paczkę z Hero. Bale ma dużo miejsca na skrzydle, podaje taką prostopadą do Correa, ten do Mbappé i niestety bramkarz broni bardzo ładnie. No to nie jest gol, ale fajna akcja. Correa to też jest gość, o którym mega dużo słyszałem dobrego, że jest super zawodnikiem. No też myślę, że cena, jeśli chodzi o kartę 85, 70 tysięcy ponad na PC-cie jest naprawdę niezła. Więc no słuchajcie, ten Correa może być super zawodnikiem właśnie łączącym takiego Kyliana Mbappé. No przekonamy się, ja muszę jeszcze tym zawodnikom dodawać style gry, bo naprawdę dopiero ich kupiłem i tak naprawdę to jest moja praktycznie pierwsza styczność z tymi zawodnikami. Bo w pierwszym spotkaniu też wystąpił chamski glitch, no, który jednak trochę mnie wkurza, ponieważ gra da nam takie same stroje i z przeciwnikiem mieliśmy po prostu, ja widziałem przynajmniej stroje ubrane po prostu na biało. I nie dało się tak praktycznie grać, bo nie rozróżniałem ani stroj przeciwnika, ani moich, więc po prostu podawałem co chwilę do niego. No i też jest to dla mnie mega niemożliwe, bo mam to konto, na konto jest naprawdę fartowne, co ja mogę powiedzieć. Od FIFA tak naprawdę 22 mam na nim niesamowite trafy, bo pierwszym moim trafem w tej grze, o którym tak naprawdę nikt nie wie, był Dembele, warty wtedy 120 tysięcy z paczki powitalnej. No i właśnie go sobie sprzedałem, dlatego też kupiłem trochę lepszy składzik. Teraz w nagrodach za kwalifikację do Food Champions, oczywiście w tym jeszcze nie grałem w Food Champions, bo też nie było tego czasu, żeby zagrać quali i w ogóle Division Rivals. No ale w ten weekend zagram sobie te Food Champions. No i właśnie za nagrodę za Food Champions, właściwie kwalifikację do niego, dostałem Koulibaly'ego, wymiennego Koulibaly'ego wartego 70 tysięcy, więc też bardzo fajnie. No i moim początkowym planem tak naprawdę było kupienie Smolarka. Taki był plan, żeby kupić Włodzimierza Smolarka. Ale okazało się, że Włodzimierz nie spadł cenowo, a liczyłem na jego ogromny spadek. No i nie spadł. No i go nie kupiłem. Teraz niestety tracę bramkę.
Ødegaard, on ma fajną kartę, 87. On dostał chyba upgrade, no i naprawdę wygląda nieźle. A ja się tutaj muszę skupić, bo naprawdę nie jestem w stanie atakować. I postanowiłem kupić Correa i z Rashfordem nim zagrać i to jest szansa, znowu podanie za bardzo. Ajajaj, ale groźnie, groźnie. Plan był taki, ojojoj, ale bardzo ładnie. Prawy obrońca zamiast Dalota miał być tam Pablo Maffeo. No a stało się tak, że zrobiłem trochę bardziej pod ligę francuską. No i też fajnie mi to łączy, bo jak wyszły karty Rule Breakers, to od razu kupiłem frankowskiego i gra się mi nim naprawdę niesamowicie. Jak dla mnie ta karta jest po prostu fajna. Na tej prawej obronie sobie radzi świetnie, podłącza mi się do ataku jak chce. Kylian, no na razie nie, gra jakoś super. Kylian Mbappé, świetna piłka, Correa! Ajajaj, ale brawo, Tyler Ramsdale to fajnie obronił. I Mbappé, power shot, no niestety broni Ramsdale. Może teraz trochę inaczej walniemy. Próbujemy to wkręcić, bo widzę, że bramkarz... No nie, zła noga. Ciężko jest wkręcać drugą nogą i drugi rocznie zepsuty. Teraz jest szansa, Martin Ødegaard! No i niestety. Niestety z zewniaka są te strzały mega mocne. No i tak naprawdę tracę drugą bramkę. Mam nadzieję, że znajdę się na jakimś na odcinku jakiegoś youtubera, który nagrywa top 10 trafów na przykład tygodnia. Więc jeśli ktokolwiek to nagrał i ogląda, to bardzo pozdrawiam. Ojej, spojenie, a ja ładnie to było. Nie nagrywam z kamerą, dlatego że po prostu ciężej mi to jest. I jeśli będę nagrywał jakieś odcinki z innych rzeczy, z Ultimate'a, to na pewno będzie ta kamerka. Ale tutaj po prostu nagrywam odcinek na mega szybko i nie chce mi się tej kamery rozkładać. Znaczy w sensie chodzi o green screena bardziej, bo kamerę to nic nie muszę z nią robić. Ale chodzi o green screena, bo tego green screena trzeba rozkładać, składać. To jest dużo roboty, więc łatwiej mi po prostu nagrać bez kamerki. Ale odcinki z kamerką będą i spokojnie, one nie znikną z kanału. Jest Kylian Mbappé? Ojojoj, nie podałem tego w tempo. Leon Bailey dośrodkowanie i nie ma bramki. Ajajaj, myślałem, że tutaj ktoś jedna zdoła oddać ten strzał. Comeback powoli, od 75, może o 70 minuty włączę sobie tryb ofensywny, który sobie ustawiłem tak, żeby po prostu mega zaskoczyć przeciwnika. Teraz piłka świetna do Kyliana Mbappé. Proszę cię, Kylian, zrób to. Kylian Mbappé! Mamy pierwszą bramkę naszym Francuzem. Bo bardzo ładny strzał z zewniaka, tak jak przeciwnik. No i mamy pierwszą brameczkę tego gościa. Jest świetna piłka do Kyliana Mbappé! No, strzelaj! Mbappé druga bramka, 2-2. Comeback bardzo ładny, Mbappé z dziesiątką u mnie. No i brawo, bardzo ładnie ta karta wygląda. Bardzo fajnie się prezentuje na boisku, chociaż jeszcze do końca tego zauważyć nie mogliśmy. No to jednak dwie bramki strzelił. Tak jak Martin Ødegaard, bo on chyba też dwie bramki strzelił. No i Petr Crouch, jak możecie zobaczyć na boisku. Jest podanie, to powinno być podanie na Croucha. To Mbappé powinien podawić na Croucha, bo jednak on jest o wiele wyższy, 2 metry tego napastnika z Anglii. Crouch, świetna szansa, oj, on to mnie uprzedził, oj, jak minimalnie, jak mało tutaj brakło do tego. Zablokowany, Kylian Mbappé i koniec spotkania, remisuje ten mecz 2-2. No i teraz wrzucę wam jeszcze paczkę z Hero, no ale oczywiście przed tym się pożegnam, zostawcie lajka i subika, jeśli chcecie też mieć takie fajne trafy. No mam nadzieję, że to się spełni, jeśli oczywiście to zrobicie. No i do następnego, cześć!